Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnej inwestycji, dziś bardzo nietypowo. Moi drodzy, to jest kotłownia, którą budowałem kilka lat temu do istniejącej już instalacji. Rurki były wystawione przez innego instalatora. Dom jest bardzo duży, mamy tutaj ogrzewanie podłogowe na piętrze, na parterze i ogrzewanie grzejnikowe, może w innej kolejności, ale jest to dość skomplikowanie. Moi drodzy, na górę mamy dwa wyjścia, na grzejniki również dwa wyjścia, na dół kolejne dwa. Także jest tutaj dość rozbudowane, także wyszła niezła pajęczynka. Kociołek oczywiście Bosch Condens 9000. Dwie grupy mamy z mieszaczem, jedną bez. Mamy sprzęgło hydrauliczne. I oczywiście mnóstwo fotowoltaiki doszło w tym wszystkim. I co my teraz mamy tutaj zrobić? Dać klientowi możliwość zużycia prądu. A zużycie prądu będzie grzałką z Eltermu. Także mamy tutaj, zaraz zobaczę ile tam jest kilowatów, nie pamiętam, zespół grzałek, termostat, on będzie traktowany jako termostat bezpieczeństwa, czyli maksymalną temperaturę nastawimy, jaką pozwolimy osiągnąć na termostacie i będziemy sobie grzać wodę powracającą. Jak to będzie grzało? Moi drodzy, w prosty sposób. Woda powrotna z całego układu zasuwa sobie przez separator powietrza do grzewacza, trafia do sprzęgła i teraz czujnik sprzęgła będzie decydował o pracy kotła. Jeśli jest zadana temperatura, kocioł się wyłączy. Jeśli nie, kocioł może dogrzać deficyt ciepła. Także tak to będzie działało. Oczywiście druga grzałka jest do bojlera. No i teraz, moi drodzy, sterowanie. Tak, sterowanie to jest kwestia taka, że musimy dać klientowi możliwość zarządzania całą energią. A w jaki sposób to zrobimy? Licznik Zamel, licznik, który daje nam możliwość prowadzenia sobie statystyk, sprawdzania tego przez internet, w którym miesiącu ile zużyliśmy sami energii, żebyśmy mogli monitorować, co nam zostało. Natomiast musimy mieć możliwość zarządzania tymi grzałkami. Zasobnik tutaj mamy solarny z połączoną wężownicą i mamy dwa gniazda na czujnik temperatury. Zamówiłem takie sterowniki również Sonofa z dwoma czujnikami. One pracują pod kontrolą aplikacji Zamel, Supla, przepraszam, więc mamy możliwość monitorowania dwóch temperatur w jednym urządzeniu, czyli temperatury górnej i dolnej. I teraz klient będzie mógł sobie wyznaczyć, przy jakiej temperaturze na górze czy na dole załączyć lub wyłączyć grzałkę, do jakiej temperatury będzie chciał grzać dane wodę na danym poziomie. I to samo będziemy mieli z drugim czujnikiem. On również ma dwie sondy. Jedna będzie podłączona do grzałki, druga do wyjścia ze sprzęgła. Także też klient będzie mógł ustalić maksymalną temperaturę, czy to na urządzeniu, czy to na sprzęgle. I będzie miał pełną kontrolę przez telefon. Jak to będzie połączone? No licznik to wiadomo, że ma tylko mierzyć. Natomiast jeden stycznik będzie odpowiadał za grzałkę bojlera, drugi za grzałkę do centralnego ogrzewania. Natomiast te moduły działają w ten sposób, że wchodzi zasilanie, wychodzi zasilanie. Oczywiście zasilanie będzie zasilało cewkę stycznika, nic poza tym. Czyli będzie pracowało na niskich prądach, więc nic nam się tutaj nie uszkodzi, nie przepali, nie będzie nam zasilało trzechfaz, tylko cewkę stycznika. Stycznik jest od tego, żeby wytrzymał nam tutaj duże obciążenia. Tak samo, jeden stycznik będzie zasilał jeden moduł, drugi stycznik drugi moduł, więc klient będzie mógł sobie wybierać, którą grzałkę w danym momencie chce włączyć lub do której godziny grzać. Także proste. Właśnie testujemy układ. Spójrzcie, mamy, widać coś na tym będzie, czy nie? Mamy temperaturę grzałki i temperaturę sprzęgła. Tutaj, tu mamy sprzęgło, tu mamy grzałkę. Proszę bardzo, kociołek. Pompa pracuje, ale kociołek nam się wyłączył, moi drodzy. Kociołek ustąpił w tym momencie. Mamy dodatkowe źródło ciepła, kocioł dał sobie spokój z grzaniem. Cel jest zamierzony, zestaw działa. O, powoli nam tutaj opada temperatura. Co z tym obrazem? Licznik ma tutaj wszystkie wskazania. Możemy zobaczyć na każdej fazie, łącznie na fazach. Spada nam temperatura, kociołek się załączył. Pokazane zużycia z każdej fazy. Możemy wpisać sobie w Supla Cloud na przykład cenę energii. Pokażę nam, ile łącznie zużyliśmy. Wszystko w tej supli niestety robi się w
tej aplikacji Supla Cloud, czyli wszystkie ustawienia, opisy, nie w samej aplikacji. Co powiem szczerze, jest trochę denerwujące. No i dość ograniczona jest ta aplikacja. Także możemy sobie na przykład tylko sprawdzić temperatury. Aha, przepraszam, tu jest włącznik. Włączyć boiler. Klik. Stycznik kliknął. Wyłączyć grzanie boilera. Możemy wyłączyć grzanie. Przepraszam, wyłączyć grzanie centralnego. Lub włączyć grzanie. I działa. Możemy sobie zużywać prąd. Temperaturę maksymalną ustawiamy sobie tutaj. Na tym, tak samo jak w przypadku zasobnika na tym termostacie. Grzałki. Grzałki mamy 6-kilowatowe w urządzeniach dogrzewających. Więc spójrzcie, jak już pracuje wszystko. Także temperaturę mamy grzałki 29 stopni, w samym sprzęgle 26. Więc odpalił nam się kocioł. Proszę bardzo, kocioł dogrzewa. Deficyt. Włączyliśmy sobie obieg grzejnikowy, pierwszy, żeby coś tutaj pobrało tej energii, żebyśmy się mogli pobawić, potestować. Ale wszystko tutaj działa. Najbardziej mnie interesuje licznik. Zużycie na każdej fazie. Gdzieś to było ustawione, że jeszcze ten pomiar energii. Pomiar napięcia, przepraszam. Fajna sprawa, bo możemy sprawdzić napięcie na każdej fazie oddzielnie. Mamy pomiar napięcia. Przydatna funkcja, zwłaszcza kiedy mamy fotowoltaikę. W aplikacji wpisaliśmy minimalne i maksymalne napięcie. Więc zobaczymy, czy nas Insta, czy nas przynajmniej powiadomi. Temperatury nam się wyrównały. Także klient może sobie spokojnie decydować, co chce grzać, czy chce grzać. Boiler, czy chce grzać. Centralne ogrzewanie, kiedy chce, ile chce i ma przy okazji pomiar zużytej energii. Będzie miał statystyki prowadzone w aplikacji, więc wie, w którym miesiącu ile zużył i ile chce jeszcze zużyć, a ile chce korzystać na przykład z gazu. Tak? Tak jest. Tak jest. Także jest wybór. Można się bawić, jak widzicie, na wszystkie sposoby. Możemy się dogrzewać pompą ciepła lub grzałką elektryczną. Także tak, moi drodzy, inwestycja dobiegła końca. Nakręciliśmy to po to, żeby pokazać Wam, w jaki sposób piąć sobie grzałkę do układu ze sprzęgłem. Pamiętajcie, jeśli chcecie dodatkowe źródło wpiąć, zawsze na rurze powrotnej. Czyli to, co dogrzejemy, trafia do sprzęgła, czujnik powie do kotła, co on ma robić, czy ma dogrzewać, czy nic nie robić i reszta trafia Wam do instalacji grzewczej. Także, moi drodzy, tylko w taki sposób na powrocie z rozdzielacza. Z rozdzielacza grup pompowych wpinamy cokolwiek, co będzie nam dogrzewało instalację. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.